Witam Państwa, Mateusz Godek, to jest temat dnia. Dziś rozmawiamy o młodych w Kościele, o ich roli, zaangażowaniu i o tym, czy po Światowych Dniach Młodzieży właśnie młodzi wstali z kanapy. A w naszym studio Kasia Kurek z Archidiecezji Warszawskiej i Basia Danielewicz, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Witam serdecznie. Witajcie. No właśnie, Światowe Dni Młodzieży coraz dalej od nas. Czy to wezwanie papieża Franciszka, wstańcie z kanapy, już się wypełniło u Was? Myślę, że ono cały czas się wypełnia, ponieważ to chodzi o to działanie, które, do którego jesteśmy powołani i które chcemy robić, tak? Ponieważ cały czas są jakieś projekty kolejne. No, Panama już za 2,5 roku. Mhm. Nie, za dwa. Już za dwa. Więc tak naprawdę mamy bardzo wiele rzeczy do zrobienia. No, trzeba poruszyć też tą młodzież, która dalej siedzi na kanapie. No właśnie. Z jednej strony Wy mówisz dużo zadań. Co to za zadania? Bo tak w konkrecie, czy to jakby wezwanie papieża do tego, aby stać z kanapy? I drugie tak naprawdę piękne wezwanie, zostawcie swój ślad. Myślę, że te dwa słowa przynajmniej dla mnie jakoś najbardziej zapamiętałem. Jest to, nie będzie, czy ty osobiście, Kasia, jakoś wzięłaś to do serca i rzeczywiście widzisz, że jest jakiś ruch? Znaczy ja chyba zawsze miałam tak, że chciałam coś robić i chciałam działać, więc w sumie teraz też robię, działam, przygotowujemy diecezjalny Dzień Młodzieży, więc tutaj wychodzimy do młodzieży, którą chcielibyśmy poruszyć, żeby oni wstali z kanapy, żeby oni wyszli też do świata, może sami się zaangażowali, ponieważ no tak naprawdę kiedy siedzisz, to... Mhm. Basiu, jak wygląda to wychodzenie młodych do świata, o której mówiła Kasia? Czy ty, będąc młodą osobą, ale też mając pełno przecież znajomych rówieśników wśród młodych, widzisz, że rzeczywiście młodzi w Kościele są aktywni, chcą tworzyć ten Kościół i go budować? Jestem przekonana, że tak. Każdy młody człowiek szuka sam jakiejś wspólnoty, w której mógłby się zaangażować. I też bardzo wiele na pewno zmieniła w Polsce i w świadomości młodzieży, zmieniło wydarzenie Światowych Dni Młodzieży. Co się zmieniło w takim razie? Myślę, że mnóstwo rzeczy. Osobiście miałam takie doświadczenie, że powstało wiele nowych wspólnot, które przede wszystkim były ukierunkowane na to, żeby przygotowywać się do samych Światowych Dni Młodzieży. Mhm. Ale uwaga, już przed Światowymi Dniami Młodzieży, kiedy większość spraw była już zorganizowana, zapięta na ostatni guzik, no to wówczas już pojawiały się pomysły, co możemy zrobić po Światowych Dniach Młodzieży. Więc tym bardziej powstawały nowe wspólnoty i wiele młodych osób również się zaangażowało po prostu w samo wydarzenie. Być może nie wiedząc jeszcze wtedy, że to będzie dłuższa przygoda związana też właśnie z Kościołem, z wiarą, ponieważ wydaje mi się, że jednak obecnie funkcjonuje coś takiego, że jednak nie każdy ma w sobie tą siłę, energię, żeby samemu wkroczyć jakoś w te mury Kościoła, czy wstępując do jakiegoś duszpasterstwa, czy do wspólnoty. Bardziej to jest tak, że potrzebujemy drugiej osoby, drugiego człowieka, którego możemy nazwać takim naszym dobrem. I zwykle drugi człowiek zapala w nas iskierkę, pragnienie tego, żebyśmy współnależeli do wspólnoty, żebyśmy pracowali nad swoją wiarą, nad swoimi doświadczeniami z tym związanymi. Czy owoce Światowych Dni Młodzieży rzeczywiście są takie, że powstają nowe wspólnoty? Bo w mediach i wśród różnych publicystów czasami się pojawia taki argument, że Światowe Dni Młodzieży ogromne wydarzenie dla całego świata, dla ludzi, którzy przyjechali na to wydarzenie, ale po Światowych Dniach Młodzieży została trochę pustka taka. Jest w Krakowie, tam mówi się, że są regularne spotkania młodych, są organizowane też różnego rodzaju wspólnoty, a w Warszawie tak niektórzy mówią, że to tak trochę przegasło i ten ogromny potencjał młodych ludzi, którzy się zaangażowali, no właśnie, jest trochę wypalony albo zaprzepaszczony. Znaczy to jest tak, że właśnie tak, Kraków działa najprężniej, to jest zdecydowane, ale w Warszawie też wiele rzeczy zostało. Na pewno zostało wiele inicjatyw w samych parafiach, ponieważ parafie, wiele tych wolontariatów, które działały, przekształciły się teraz w działania na przykład na rzecz, żeby pojechać do Panamy. Tak przypadkiem wygląda u mnie w parafii. Ale to oznacza, że młodzi tylko żyją od Światowych Dni Młodzieży do Światowych Dni Młodzieży? Znaczy może nie tylko, ponieważ... A te trzy lata na przykład teraz przerwy, to nie można nic czego ciekawego zrobić? Znaczy można, tylko oni się też przygotowują i do Panamy i w międzyczasie robią inne rzeczy. No, to jest cały czas się przygotowują najpierw do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a teraz do Panamy. Ale tak już... To może ja się wtrącę. No. Generalnie to nie jest tak, ponieważ nie możemy patrzeć tylko w perspektywie organizatorów Światowych Dni Młodzieży i wspólnot działających w tym kierunku. Każda wspólnota ma swoją własną wizję, swój
tak zwany regulamin funkcjonowania. Misję, no. Taką misję, dokładnie, którą mają do wykonania w kościele. I jest naprawdę mnóstwo pomysłów funkcjonujących. Ja osobiście należę do Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. I tam też organizujemy, pojawiło się też mnóstwo pomysłów, co możemy zrobić po Światowych Dniach Młodzieży. I między innymi pojawił się pomysł wyjazdu na misję do Etiopii. Mhm. Jest to pomysł realizowany przez kilkoro stypendystów. Kilka osób właśnie zainspirowanych zostało prawdopodobnie być może już wcześniej, ponieważ prawdopodobnie ta myśl kiełkowała już, kiedy te osoby dorastały. A teraz przy współpracy ze Zgromadzeniem Misjonarzy Parafii Matki Bożej Pocieszenia zostaje zorganizowany taki wyjazd, na co wszyscy się bardzo cieszymy, ponieważ na pewno przyniesie on mnóstwo dobrych owoców, też bardzo dużo o tym mówimy. Jasne. Wydaje mi się, że też Światowe Dni Młodzieży w jakiś sposób się do tego przyczyniły, że jeszcze nabraliśmy większej ochoty, chęci do działania. Ale to jest Etiopia. A Kasia, a tak codziennie w Warszawie, młodzi, co się angażują, co mogą się zaangażować? Ojej, mogą się bardzo wiele. Przede wszystkim na pewno zapraszamy do archidiecezji warszawskiej, jeżeli są młodzi chętni. Ostatnio spotkałam na przykład dwie młode dziewczyny, które powiedziały, że chciałyby działać, ale nie wiedzą na przykład jak wyjść do tego, jak się zgłosić. I tu tak naprawdę wystarczy nawet napisać do nas wiadomość na Facebooku. No i co te dziewczyny już robią teraz? Właśnie powiedziały, że nic nie robią, to jest to, ale że chciałyby. Ale już napisały i co mogą Nie, robić? Nie napisały, czekam cały czas na nie, dziewczyny, mam no nadzieję, że napiszecie. Że napisały, ale jakby nie napisały, to co zapraszamy ich na przykład do sekcji medialnej, której tutaj przygotowujemy. Cały czas jest fanpage na Facebooku, który działa w miarę aktywnie i chcielibyśmy go jeszcze bardziej rozruszać, więc też potrzebujemy młodych ludzi, którzy patrzą trochę z innej perspektywy, bo ci młodsi jednak już inaczej widzą różne rzeczy niż my troszeczkę starsi. No dobrze, wspomnieliśmy tutaj o diecezjalnych dniach młodzieży, Dniu Młodzieży, który jest organizowany w różnych diecezjach i warszawskiej, i warszawsko-praskiej. W najbliższą sobotę już taki dzień będzie miał miejsce. Ty, Kasiu, zajmujesz się koordynowaniem sekcji medialnej, tak więc jesteś, że tak powiem, w środku. Na czym polega ten dzień, diecezjalny Dzień Młodzieży, po raz pierwszy w taki sposób organizowany? Czy to jest jakaś próba właśnie kontynuowania tych Światowych Dni Młodzieży? Co on ma na celu takie? Tak, chcielibyśmy, takie żeby młodzież dalej żyła tymi Światowymi Młodziami, tym, co było w Krakowie. Nie chcemy tego przerywać, chcemy w nowy sposób, ponieważ wcześniej diecezjalny Dzień Młodzieży wyglądał trochę inaczej. Był bardziej skierowany do bierzmantów. Teraz chcielibyśmy, żeby cała młodzież z archidiecezji zebrała się w jednym miejscu, w Świątyni Opatrzności Bożej. I świętowała, tak? Miała okazję przeżywać to, co przygotowaliśmy. Akurat my przygotowaliśmy takie rzeczy jak targi wspólnot, koncert mocnych w duchu oraz przede wszystkim mszę świętą razem z którą będzie koncelebrował kardynał Nycz. Ale chodzi o to, żeby ci młodzi się spotkali, żeby się poznali też tak naprawdę, ponieważ no, Kościół jest pełen młodych, tylko trzeba do nich wyciągnąć rękę, żeby oni mogli wyjść. Papież Franciszek zapowiedział, że najbliższy synod biskupów w 2018 roku będzie poświęcony młodzieży. I w tym krótkim liście skierowanym do młodych papież niejako na nowo jeszcze raz mówi, myślę, że podobne rzeczy, o których mówił podczas spotkania z młodymi w Krakowie. Wtedy mówił, wstańcie z kanapy, zostawcie swój ślad. Teraz nawiązuje do słów z Księgi Wyjścia, gdzie mowa, z Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa do Abrahama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twojego ojca, do kraju, który ci ukażę. I jeszcze raz nawiązuje, mówi wyjdź. Ale mówi też, że to wyjście nie ma być ucieczką od świata, nie ma być ucieczką od rodziny, tylko tak naprawdę zaangażowaniem się, takim pełnym zaangażowaniem się w swoje życie. Jakiego kościoła wy, jako młode dziewczyny, sobie wyobrażacie? Jakiego kościoła chcecie? Wydaje mi się, że jakby nawiązując do tego, co powiedział papież Franciszek, samo wyjście może być niejako inspiracją do tego, żebyśmy też... Ale wyjście z czego? Od czego? Skąd wyjście? Jak ty to widzisz? Skąd albo, wyjście? Tak, albo patrząc się na swoich rówieśników. Patrzysz się, że na przykład skąd ci młodzi ludzie powinni wyjść, co powinni opuścić, w cudzysłowie, tak oczywiście metaforycznie też, aby zacząć, no papież mówi o nowym życiu, o życiu w pełni. W jakiś sposób powiedziałabym, że zaściankowe nasze poglądy na temat Kościoła, na temat wiary, na temat tego, jak funkcjonują ludzie młodzi, bo mam nieodparte wrażenie, że jednak wciąż w jakiś sposób są przemycane treści, że jednak
no, Kościół, ludzi młodych, no to z jednej strony oni są, z drugiej strony pojawia się zawsze tutaj problem, że jednak młodzi mają największe tendencje odchodzenia z Kościoła i tym podobne kontrowersyjne rzeczy. Wydaje mi się, że to nie jest prawda. Jest całe gro ludzi młodych, którzy chcą się angażować, którzy chcą brać udział w pewnych inicjatywach i wystarczy po prostu ich nakierować słowem, czy też pokazać sobą, że w jakiś sposób można to zrobić inaczej i że Kościół wcale nie jest taki nudny. Kasia, a ty jakiego kościoła sobie marzysz? Jaki kościół sobie marzysz i jakiego kościoła byś chciała? Bo papież o tym też mówi, że młodzi mają tą rolę między innymi w kościele, aby mówić tego, czego pragną. Ten bunt, dobry bunt, taka energia, ona jest życiodajna dla kościoła i też dla duchownych, którzy czerpią od młodych tą inspirację też do działania duszpasterskiego. Ja bym bardzo chciała, żeby kościół też słuchał tych młodych dawał im głos, ponieważ często młodzi tego głosu w kościele nie mają. O tym też mówi papież, przepraszam, że ci przerwę, pisze, niech wasze wołanie będzie słyszalne, niech rozbrzmiewa we wspólnotach, niech dotrze do pasterzy. Dociera do pasterzy ten głos? Zawsze? Nie zawsze, ale akurat jest teraz wspaniała okazja, ponieważ w przypadku synodu została stworzona ankieta na temat duszpasterstw, która ma zostać zrobiona. Duszpasterze razem z młodymi mają się spytać ich, mają rozmawiać na ten temat, na temat tych pytań, które są tam zawarte, jak ulepszyć duszpasterstwo, jak ulepszyć to działanie młodych w kościele. I najpierw ona jest zrobiona w parafiach, potem w dekanatach i potem idzie to do diecezji. Młodzi odpowiadają, czy księża wypełniają? Nie, młodzi naprawdę odpowiadają, zwłaszcza, że jakby tu chodzi o to, że te osoby mają się podpisać po tym, mają powiedzieć, że tak, ja to powiedziałem i tak uważam właśnie. Kończąc już powoli, jak myślicie, czy Kościół, ten Kościół, który też my, młodzi, tworzymy, potrafi rzeczywiście dotrzeć do tych młodych, którzy są czasami trochę na obrzeżach. O tym też mówi papież bardzo często, aby szukać też tych zagubionych, tych, którzy gdzieś być może z różnych powodów boją się albo uważają, że Kościół nie jest dla nich miejscem. Czy Kościół używa takiego języka i takich form dotarcia, które rzeczywiście są skuteczne i tych młodych angażują? Myślę, że jest to czasem trudne, ale coraz częściej właśnie Kościół się tego uczy. Jest wielu duszpasterzy, którzy mówią prostym językiem. Papież, sam papież przecież mówi prostym językiem, takim, który ma dotrzeć do każdego, a nie tylko do wybrańców. I wielu duszpasterzy teraz też idzie w tym kierunku. I myślę, że właśnie to tak zaczyna wyglądać. Dla was, co jest takim najcenniejszym owocem w Kościele? To, co wy czerpiecie z Kościoła? Inspiracja do działania. I też w jakiś sposób Słowo Boże nam przekazywane też często ma owoce w naszym życiu i możemy się tym inspirować, tylko właśnie ważne jest to, żeby to do nas docierało. Wydaje mi się, że Kościół teraz jest właśnie na etapie przepracowywania, tutaj jak Kasia powiedziała, przepracowywania tego, jak można do nas mówić i jak można przekazywać te treści, które powinny być właśnie przekazywane prostym językiem, żebyśmy dążyli do tego, żeby było nas jak najwięcej i żebyśmy jak najczęściej się angażowali w różne inicjatywy. Kasia, wspominałaś coś o rekolekcjach wielkopostnych, że były dla ciebie ważne? Tak, były dla mnie bardzo ważne i tak naprawdę dały mi też siłę i właśnie to czerpię z Kościoła, tą siłę, która jest we mnie, jakby daje mi też niesamowitą radość, energię w jakiś sposób i to, jak Pan Bóg może działać w naszym życiu, my możemy za to dać innym. A tobie do czego daje siły Kościół? Do kolejnych dni, jakby w ogóle do życia i według swoich zasad, i według zasad Kościoła, ale też, ojejku, tak naprawdę do każdej chwili, ponieważ ja rozmawiam z Panem Bogiem na wiele tematów i o wiele proszę i rad, i pomocy. I właśnie to jest ta przede wszystkim siła. Na koniec, jak wy byście zachęciły młodych do tego, aby przyszli do Kościoła i zobaczyli, co tam się dzieje w tym Kościele? Żeby po prostu wyszli, przyszli do nas, spróbowali, ponieważ jest niesamowita atmosfera, naprawdę, wśród wielu duszpasterstw, czy w tych wszystkich organizacjach, które działają przy Kościele, naprawdę można po prostu poczuć i energię, i radość, tylko trzeba przyjść i trzeba spróbować. Nie trzeba się bać courage'u, odwagi. Tak. I po prostu może opuścić swoją strefę komfortu jakąś. Dokładnie. I
i posłuchać słów papieża Franciszka. Pięknie, tak. Ta strefa komfortu, to myślę, że to może być czasami słowo klucz, bo to różni coachowie często mówią, tak, o tym, żeby wyjść ze strefy komfortu. Spodobało mi się też to, jak jeden z biskupów po Światowych Dniach Młodzieży powiedział, że to wstańcie z kanapy, owszem, głównie było skierowane do młodych, ale on powiedział, że bardzo często według niego niektórzy księża powinni wstać z kanapy, więc niech to wezwanie wstańmy z kanapy będzie dla nas wszystkich aktualne, nie tylko do młodych, ale wszyscy, którzy słuchamy papieża. Bardzo wam dziękuję, przypomnę, naszymi gośćmi była Kasia Kurek z Archidiecezji Warszawskiej i Basia Daniewicz z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękuję wam za przybycie do studia. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Do zobaczenia.